Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Speedrun 2.0 Gram na 10 minut, komentuję ruchy. Dziękuję za wszystkie łapki do góry oraz komentarze. Pozycjonują one troszeczkę filmy, to jest bardzo miłe i motywujące. Moi drodzy, D4, E5. No to co? Jak dają pionki, to bierzemy skoczek na C6, a tak na pionka, proszę bardzo, skoczek na F3. Będziemy tego pionka bronić. Hetman 7 OK. E, bronienie tego pionka oczywiście za wszelką cenę nie ma sensu, bo jak zagram tutaj, to dostanę strzała e, na B4 hetmanem. Więc w tej sytuacji po prostu. Zagram. A może Hetman D5? Dlaczego by go nie obronić? Ale dostanę F6, wybije on wybije. Stracę tempa. Nie, nie, nie chcę stracić temp. Wolę sobie zagrać jednak normalnie. OK, skoczka wyprowadziłem, skoczek tutaj wybił. E, zastanawiam się nad takim w ogóle ruchem bo hetman na e7 nie stoi zbyt optymalnie. W ogóle może tak, może zagrał, nie wiem, czy to jest dokładnie dobry ruch. Prowokacja do c5, ale c5 nie jest najlepsze, bo będzie słabość na d5. Mogę sobie skoczyć tu, mogę sobie skoczyć tu. Skoczki w centrum bawią się nieźle. Moim kolejnym planem będzie na przykład zagrania g3 i goniec g2. Aczkolwiek z g3 trzeba bardzo uważać, bo po c5, jak skoczek odejdzie, dostanę mata na polu f3. Więc może koncepcja E4 będzie ciekawsza. Można by tak już zagrać w sumie, ale nie, nie, nie. Zagrajmy E4. Goniec G7, goniec E2. Tutaj wszędzie będziemy gońcem pilnować pól dla skoczka. Normalne szachy. G. Przepraszam, B6. Z tej strony teraz atakujesz, mój drogi przeciwniku. To ciekawe. Mogę teraz w sumie zagrać tak. On odejdzie tylko tu i mogę mu zbić tego pionka. E, go, skoczka, przepraszam, on odbije pionkiem. E, może z tym poczekam. Najpierw zrobię Roszadę. To nie ucieknie raczej. Ha, bo po tym odejściu już ucieknie mi inna rzecz. Dobra, zagrajmy teraz tu do centrum Mam zrobioną roszadę yy, i zagram sobie skoczkiem od razu do centrum Jak wybicie to super, para gońców zostaje I Teraz F4 będzie bardzo groźny, wieża E1, tutaj będzie mocny atak yy, I chyba to będzie działać, zobaczcie F4 Gdzie ma ten skoczek teraz uciec? To jest pytanie, tu nie może, tu nie może, tu nie może, tu nie może, tu nie może To znaczy może, ale wszędzie zostanie zbity Skoczek D5 prawdopodobnie to tutaj. Figura więcej trzeba będzie spróbować to zrealizować. Jednak odejście z skoczkiem troszkę może wybiło z rytmu przeciwnika. Tak mi się wydaje przynajmniej. Takie mam odczucie podczas rozgrywania tej partii. F4. No przeciwnik myśli, zaskoczony. No tutaj jest odbicie. A chwila! Moment, moment! Jest w porządku. Nie, nie jest w porządku. Po pierwsze, nie mogę zbić, bo będzie bicie tu. Tego nie dostrzegłem, ale. Wolna linia, robi robotę. Nie, moment! Jak zagram tu, to on mi trzaśnie tu. To się porobiło. Nie mogę tu, bo on mi w ogóle zbije tu. Nie mogę zbić Hetmanem, bo dostanę mata. Odejście tu zwiąże się z matem na chat, bo odejście tu, to tu. Ja cię kręcę, ale faktycznie się porobiło. Dobra, no to nie obliczyłem tego dobrze. Za szybko poszło. No teraz tak, no jak zbiję tutaj, bo chyba tak trzeba zrobić, on zbije z szachem, to odejdę. No i potem spróbuję na wolną linię, ale tutaj nie, ma, nie zdobywam niczego niestety. Ależ koniec D4, piekielnie silny ruch. Tu nie mogę, bo Hetman C5. No cóż, słuchajcie, i cześć na uproszczenia. Zbijam skoczka, on zbije mi tutaj, a już myślałem, że w ogóle wygrywam. Może trzeba było coś innego zagrać, król h e, No to nie jest źle tutaj oczywiście, to jest normalna gra jeszcze, bardzo normalna. E, C3 chyba zagram od razu, chociaż F5 było ciekawe. Teraz F5 chyba jest ciekawe, F5 chyba teraz jest dobrym ruchem. Przeciwnik w tej sytuacji mógł tak wtrącić, jeszcze po tym ruchu, przed tym ruchem mógł zagrać F5, a potem odejść gońcem. A teraz te F5 będzie go trochę tutaj, em, powiedzmy, em, może nie powiem, że miażdżyło, ale, ale będzie troszkę go zapewne męczyło, mam nadzieję. C4, no po prostu, aj chwila, nie po C3. Co ja dzisiaj w ogóle robię w tej partii? Nie po C3, żeby teraz grać C4, ale może tego wymaga ta pozycja, no bo pionek tutaj broni pionka. Dobra, wieża E8, przeciwnik ogarnia temat, moi drodzy, dobrze ogarnia temat. E, goniec F4, Szukamy aktywności. Hetman C5. Tu będzie atak, i tu będzie atak. Nie ma Hetmana na C5. Tu może być zbicie. A, goniec G5. Słuchajcie. Goniec G5. Goniec G5 y, daje radę, dlatego że gram teraz F6. I goniec musi iść na H8. I to jest zamknięty goniec. I teraz kwestia, czy to wykorzystam. Ym, mogę zbić tu jednego pionka. W razie wieża na E2 Hetmanem mogę zawsze wrócić, pilnować tego pionka. Tak zrobimy. Tak zrobimy. Mam nadzieję, że tu niczego nie podstawiam. Tak trzeba zrobić. W ogóle też ciekawe po tym zagraniu jest zbicie tutaj, bo i tak bronię tu. Ale to takie trochę ryzykowne. No weźmie pionka. No, nie do końca wiem, czy to mi się tak kalkuluje. Z drugiej strony masz to, chciałeś. Nie przemyślałeś i masz to, co masz. Wiecie, co, wezmę tego Pionka? Pozwolę mu wziąć i zagrał Hetmanem na F4. Nieco ryzykownie to wygląda. Ale chodzi mi o to, żeby miał punkt zaczepki, żeby miał Pionka, który będzie maszerować yy, i mam nadzieję, że odciągnę trochę jego uwagę. Grunt to, że w tej sytuacji Goniec H8 jest zamknięty Ale już się partia zrobiła ciekawa Bo gość trochę ogarnia No, z tym rankingiem Znaczy, chodzi mi o to Nie chcę być źle zrozumiany Ale y, gra dobrze po prostu e, Gra dobrze, teraz tak y, On będzie planował tu Ale ja mogę iść Chwilę, nie mogę iść tak Chodzi o to, że jak on zagra tak To ja wchodzę tam hetmanem Mogę sobie pozwolić tutaj na chwilę oddechu, może w ogóle tutaj. O, właśnie. Tak zagramy. Bo jeżeli on zbije, to dajemy mata. No, nie zbił. Dobra. No to lecimy pionkiem do góry. I pionkiem do góry. Wieżą nie może, bo zostanie ta wieża zbita. No, ciekawa partia. Jednak jak zwróciliście pewnie uwagę, bardzo ważna jest taktyka. Taktycznie myślałem, że już wygrywam, a okazało się, że jednak nie, że nie dostrzegłem pewnych możliwości. No dobra, robi się ciekawie. W tym speedrunie 2.0 już się robi bardzo ciekawie na tym poziomie. Niedługo mam nadzieję ranking 1800. No właśnie, i to jest teraz przeciwnik. Pewnie ma zagwostkę, no bo Pionek sobie maszeruje i za chwilę tam wyląduje wieżą i będzie po zawodach. I właśnie to też jest słabość ósmej linii. Zobaczcie, że tutaj to wygląda bardzo wizualnie groźnie, ale jednak to się trzyma. Wystarczy jeden Hetman. On spełnia bardzo ważną rolę. I broni na F6, i broni na H2, i grozi tam za chwilę na B8, jak pionek się poruszy do góry. Gruźb i obron. Dużo ze strony Hetmana. Chyba trzeba mu nadać status najsilniejszej figury w szachach. A faktycznie on już jest najsilniejszą figurą. Nie no, ale akurat w tej roli spełniała kapitalną rolę i widać jego siłę w tym momencie. I obronną, i atakującą, i asekurującą, czyli F6. Fajnie, fajnie to wygląda. Dobrze się to ułożyło. Gość myśli. Z kim my w ogóle gramy? O, zawodnik z Kenii. Proszę bardzo. Ale się porobiło. Ciekawie. Rzadko kiedy chyba jest okazja zagrać. Z zawodnikiem z Kenii. Co? Aha, po prostu wymiana jest zaproponowana. Chyba tak poruszymy. Jak wybije, to my wybijemy. Ok. Teraz może być problem z królem, bo król nie ma za bardzo osłony. Oj, podstawka. Hops. Podstawka, podstawka. No ale to i tak napieraliśmy, co nie? Tutaj no, figura przede wszystkim. Eee, dobrze, lecimy dalej z kolejnym przeciwnikiem. 1781 niech będzie E4 E4C5 skoczek F3. Dobra, i tu zagramy znowu tą pułapkę w którymś odcinku, że grałem po B4. Gdzieś tam sobie przyjrzałem, Tutaj e, moim zamysłem jest to, że jak skoczek zbiję, zagram C3, D4, zyskam tempo, zyskam tempo i centrum za cenę piona. A jak zbiłby pionek, to zagram od razu D4. No dobra, e, teraz C3 prawdopodobnie, no tak na logikę gram, bo ja tego kompletnie teraz nie znam w tym momencie. po Poskoczek W4 wydaje się to logiczne, że tak trzeba. No i D4. Bitka, bitka, chyba d5, biały, czarne chyba są ok. A, jest e6 jednak, to od razu d5. Mi się wydaje, że d5 trzeba grać od razu. Poczekajcie, źle zagrałem, bo jak zbiję, zbiję on do szacha. Nie dał szacha. Goniec d2. Chyba gram bardzo niepoprawnie te partie. Bardzo niepoprawnie, wydaje mi się, że partia jest rozgrywana. Od razu skoczkiem, żeby mieć jeszcze jedną figurę z tempem. Chociaż z drugiej strony, w tej sytuacji może warto było zbić Hetmanem. Tak się teraz zastanawiam, bo nawet bicie, bicie i skoczek na C3 wchodzi. Skoczek na C3 może być lepszą figurą wspomagającą. Z drugiej, no już poszło jak poszło, ale skoczek może też na C4 wskoczyć i tam próbować coś na D6. Inne polak będzie ogarniał w centrum, w razie czego, a tu mi zależało bardziej na wyprowadzeniu szybciej figury. I już jest atak w centrum Już jest ten atak I chcę zrobić po prostu Roszadę Chyba, że przeciwnik będzie Coś kombinował, bicie, bicie, odejdzie skoczek Może tu, to może nawet D6 Żeby go tu spróbować Jakoś pomęczyć, zablokować Gońca C8, tak sobie to tutaj a, Rozmyślam Nad tym Zobaczymy, jak to się ułoży O skoczek E7 od razu no dobrze, to chyba jest na, czas na to, żeby zagrać gońce na D3. Goliec tu myślę, że będzie stał ok. Będzie nieco pilnował. Poza tym. Te... Co ja zrobiłem? Bicie, bicie, bicie. Drugi pion leci. Wiecie co, ale nawet jakby poleciał. Szukam usprawiedliwienia oczywiście, ale tak szachowego takiego toroszada, dwa piony mniej. Ten rozwój może byłby po prostu szybszy. Mogę się mylić. Mogę się naprawdę bardzo mylić. No teraz idę D6. Teraz idę na całość. Zamykam pozycję, nie otwieram. I idę E5. Ok, przeciwnik tak sobie gra. No i teraz zestawię małą pułapkę na przeciwnika. A nie, chwila. Jaka pułapka? Ja tu muszę zrobić ruszadę. Czy nie robić ruszady? Zagrać tak. Skoczek F4, może wskoczyć. Tutaj myślę, żeby zagrać, bo czekam na roszadę i na strześnięcie na H7, ale to... Nie, dobra, nie wykupiajmy się. Zróbmy po prostu roszadę. Już teraz skoczek F4 nie jest taki groźny, a jednak tu zagrał. Słuchajcie, zagram H4. Moim planem jest tylko i wyłącznie zbicie tu. No teraz to już nie. Ajajaj, no bo F6 przeszkadza, skoczek tu nie wejdzie. Może zagramy tak. Hetman b1, żeby od razu uderzać na h7. Jak będzie ruch g6, to bardzo mnie skusi bicie. Bicie to będzie chyba praktycznie obowiązek w tej pozycji. No ale poszło h6, okej. Okay. Ależ zwariowana gra. Skoczek c4, skoczek c4, po wybiciu odbiję tu, tak żeby mieć skoczka w centrum, ale on może zagrać f5. Na jego miejscu bym tak zagrał. Po F5 chyba zagram G3, żeby ten skoczek mi tutaj nie wleciał. Hetman B1 też ma taką rolę, że po linii B troszeczkę asekuruje tak to yy, nazwę. Tak ja sobie to yy, tutaj nazywam. Szkoda, że nie mogę tego skoczka wypędzić. Tu już miał piękną blokadę. Ale mogę tak zagrać. A tak zagram! Ha. No przecież. No jak mogę tak, to dlaczego by nie? Tutaj chodzi o to, żeby przytrzymać ruch B5. Zdecydowanie. Też dobry motyw, warto na pewno się nad nim czasami pochylić i yy, yy, powiedzmy zachować ten spokój i zagrać takie posunięcie. To utrudnia przeciwnikowi grę na skrzydle. Zobaczcie. Skoczek z C4 spełnia kapitalną rolę. Pilnuje bardzo ważnych pól, broni swoich pionków, skoczek C4 to niezły kozak w tym momencie. Bardzo dobra figura na pewno. Dobra, jest B6. Gość szuka tutaj aktywnej gry. Damy szacha. Dam szacha tylko dlatego, że i tak chcę zagrać gońcem na E4. Nie mogę tak przecież. Nie mogę tu. Nic nie widzę dzisiaj. Bo skoczek zagra. A jak się teraz nie ruszę. Gońcem to będzie ruch f5, ajajaj, no dobra, trudno, zagram tu, poczekam na widły, po prostu odejdę, jak mi zbije, zbije hetmanem i tyle, zagrał, a może tak, w sumie to bez znaczenia, bo i tak mi zbije teraz tego gońca, dokładnie, silna figura była, ale się zmyła, ale nadal jest chyba w miarę ok, tak mi się wydaje, tylko muszę uważać na gońca, Teraz skoczek A5 grozi, więc gramy sobie Hetman E3. Schodzimy z diagonali, czyli z przekątnej, żeby być bardziej precyzyjnym. Ale jest B5. A tutaj nie mogę. Oj, ryzykowne to jest, ale wchodzę skoczkiem tutaj. No, wchodzę, może tak w ogóle zagrać. Nie podoba mi się ta pozycja, powiem Wam szczerze. Coś tutaj przesadziłem. Dobra. Idę tutaj z prostym planem. Skoczek H4, skoczek na G6. Niech ten król H8 się na coś przyda. Znaczy, niech ten goniec na H7, którego już nie ma, się na coś przyda. Może być F5. Ja bym na niego miejscu tutaj F5 zagrał, chociaż z drugiej strony tutaj jest ciekawe też uderzenie. Skoczek E5, skoczek E5. Bicie, tu grozi, potem taktyka, bo wisi skoczek. A ten skoczek, ciekawe, czy pozwoli, a nawet lepiej zagrał. Tak, dobra. Jest, A nie mogę tam. Oret, oret, ret Skoczek, b 6 robi karierę, czy nie robi kariery? To jest pytanie. Hmm. Bardzo nie wygląda to dobrze. Mam pewną koncepcję, żeby zagrać wieżą tu i walnąć po prostu tego skoczka. To było ułatwiło trochę spraw, chyba. Jak zagram tu, on mi walnie tu. Ja wierzą. On mi tu. Oj, bardzo źle to wygląda. No, powiem wam szczerze, myślałem, że tutaj będę go gambitowo cisnął, a tu się okazuje, że jest odwrotnie. Hmm, co tu by zagrać? Co tu by, panie kolego, zagrać? Skoczek tam wszedł niestety. B5 pozwoliłem mu zagrać te widełki. Szach nie był y, chyba jednak dobry, tak jak teraz patrzę w dłuższej perspektywie. Fuuu. No dobra, zagrałem c 1. Troszkę nie mam pomysłu na to, co tu się będzie działo, ale... Może bierze D1, była lepsza, bo jakby skoczek wszedł tu, ja bym zbił, to ten skoczek byłby podważony. No, ale zobaczymy. Zobaczymy, co się stanie. Zobaczymy, co, co się tutaj wydarzy. Bo jeżeli, jeżeli skoczek zagra tutaj, no będę musiał zbić. On zbije mi tam. Ja mogę zrobić w sumie widły. No, tutaj też mogę zrobić widły, ale przewaga będzie po stronie... Przeciwnika raczej. Ale nie, dobrze. Jeżeli tu, 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 szach potem biorę wieżę. On zakłada, że odbije. I wieża D1. Odbiją skoczka. Okej. Okay. Sprytnie, sprytnie, sprytnie. Muszę skoczka oddać w takiej wersji. Tak zbiję tupionka. Co ja w ogóle gadam? Przecież ja mogę zbić końca. Na litość. O co tutaj Krzysztof? Nie no, to naprawdę. No, Jak nagrywam ten odcinek jest późno, a to tak, próbuję się usprawiedliwić. Ale... Ale to nieważne. Po prostu mało teraz widzę jakoś tak. Może przegrać swoje debiuty, nie? Dobra, wieża zbiła jednak, no to nie, no to spoko, to odbijamy i teraz skoczek tutaj. No to chyba teraz jest dobrze, bo teraz skoczek tutaj grozi. Skoczek jest teraz lepszy od końca. Chyba. Chyba. Chyba tak. Jakiś ten hetman g5, to odbijemy. Bo chodzi o to, żeby hetmanem też tutaj próbować dać mata. Hmm. Wieża f6. No wieża D1. Przytrzymam swoją tutaj broń ukrytą, czyli pionkę. A może warto było tutaj. Zawsze jest tak, słuchajcie po, po tych ruchach, że a może tu by trzeba było zagrać, a może tam. Eee, ale tu jest też dobrze, bo Hetman musi pilnować wieży. Jak to wykorzystać? Mogę tam zagrać. Wiem, słuchajcie. Wiem, ale mam piękny ruch. Patrzcie. Skoczek g6. Zakładam, że nie zbije, bo jak zbije, to jakoś więcej i tam jakoś będziemy rzeźbić. Może zbić oczywiście, ale zakładam, że nie zbije. Król pójdzie tu i bijemy wieżę. Dajemy mata, bo ten skoczek z wieżą będą da dadzą radę. Daję szacha. No jeżeli zbije, no to odbijam. On zbija tu i co wtedy? I co wtedy Krzysztof? No coś będziesz myślał. To i tak jest wersja... E no właśnie, to jest tak wersja lepsza, zbił, ale bardzo dobrze zagrał gość, naprawdę rewelka. Muszę wykorzystać teraz słabą linię ósmą. Zakładam, że on zbije tego pionka, więc już widzę taki ruch jak Hetman na F4, żeby tutaj uderzać, mieć jakiś wgląd w B8 i w F8. Tylko jak to wykorzystać, zaraz pomyślę, czy da się. Ale Hetman F4 też będzie obronnie dobrze stał, będzie tutaj dobrze obronił tych pól. F6, G5, H4. No i to może wierzę B1, po prostu będziemy próbować tam zagrać. Będziemy próbować zagrać b 8. No nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Zobaczymy. O proszę, to mnie nieco zaskoczył tym ruchem. No Hetman F4. Mimo wszystko hetman f4. Czy ja tu grę, grę jakimś kopnięciem? Nie bardzo, muszę zdwoić wieżę i wejść tam. Albo na f7 straszyć. Wizualnie chociażby. No problem czarnych polega na tym, że król jest taki niepewny. Mało atrakcyjny. Okej, okay, teraz jak zagram turn, zbiję, zbiję, wieża wejdzie tam. Ten pionek, niestety, nie da rady. Ale muszę przytrzymać tego pionka. Koniecznie. Dobrze gra mój przeciwnik, naprawdę. Słuchajcie, gra bardzo dobrze. To bicie na gieszeć było ekstra. Ogarnął temat technicznie yy, Nie technicznie, tylko... Mam na myśli coś i muszę jeszcze... Oczekajcie, Tutaj zagram yy, kombinacyjnie w sensie. Taktycznie. Dobra. Gram tak. Dlatego że po wybiciu on musi wierzał tutaj widzę konkret i gra w wieża C7. Znowu się tutaj obronił pięknie. No to teraz. Yy... No to teraz tu chyba co? Czy tam nic zrobi krzywdę? Może tak w ogóle zagrać Nie, bierzę T7. Od razu tutaj chcemy uderzyć. Bo on nie może hetmanem wejść na pole G5. A to chyba mam takie bicie teraz. To teraz tak, teraz zadziałała taktyka. Um, teraz zadziałała dobra taktyka. Bo jak on zbije tu, to atakujemy Hetmana od razu. Po wybiciu na C7. Ale chwilunia, przecież. Eee, ja przegrywam przecież, tu jest Mat! Wieża B1, król H2 i tutaj Hetman wchodzi z matem. Ja cię gwizdek. <ścoughs> Brawo! Naprawdę jestem pod wrażeniem gry mojego przeciwnika. Ale podstawiłem, ale mnie załatwił. Ależ mnie załatwił, ja cię gwizdzę, słuchajcie. Nie no, naprawdę, powiem wam, z takiej porażki jestem bardzo zadowolony. Naprawdę, bo uczciwie gość mnie y, rozwalił takim sprytem. Brawo, na mu przyjemność dania mata, oczywiście. Rewelka. No po prostu, gościu, szapoba. Um, a może rewanż? E, grajmy z innym. Trochę się go boję. Nie, no żartuję oczywiście. E, zwykle tutaj już rewanżów nie gram. W tym speedrunie, lecimy dalej. Ale było Nie, no pięknie zagrał. Naprawdę pięknie. E4. Dobra, gramy E5 tym razem. Trochę spokojniej może. O! Tak, 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 tak. F4. Gambit Królewski. Teraz tym razem czarnymi. Tutaj zagram goniec c7, mam taką małą broń przeciwko temu gambitowi, znaczy wydaje mi się, że mam tą broń, ale lubię ten ruch i będę się upierał przy tym, żeby tego pionka bronić. Jak na to reagować białymi? Nie wiem. Ja zwykle gram goniec c4, a przeciwnik skoczek f3. Okej. Okay. O, to się trochę tutaj zaskoczyłem. To teraz tak, wykorzystam pionka na h4, bo atakuję tego, ale nie jest on moim celem. To znaczy, jak przeciwnik pozwoli, to go zbiję. Ale właśnie skoczek na h5 I okazuje się, że tutaj mam fajne pole na g3. A przy okazji bronię pionka na f4. I w tym układzie będę chciał d5 zaraz kopnąć, jeżeli będzie możliwość. Z drugiej strony, chyba nie, a może i nie. Po prostu rozwój figur. Może d6 najpierw, żeby gońca wyrzucić. A może skoczkiem. A zaraz się okaże, zobaczymy co przeciwnik zrobi. W każdym razie on tutaj widzę, że już taki trochę pasyw. Wychodzi skoczek, figury trzeba wyprowadzić. Tak, będzie budował centrum, ok? Ten ruch chyba będzie ok teraz. Ten ruch będzie bardzo ok, bo skoczek nie postrasz. E5? No nie sądzę. E5 to może tak. Ale mnie gość tam załatwił, jeszcze jestem w szoku, słuchajcie. Yy, dobra, no tutaj D4, żeby przerwać łańcuch potencjalnych pionków. Dobra, on zagrał C4, my mamy posunięcie znowu. No to super, yy, myślę, że po prostu Roszada będzie w porządku. Yy, może taki ruch, yy, skoczek, yy, co po tym ruchu, bo chcę tutaj zbić i wziąć tego pionka, ten pionek nie ucieknie, jest pion więcej, nie muszę się nigdzie śpieszyć. Pozycja spoko, mogę nawet goniec w 5 jakieś spokojne zagrać I sobie fajnie stać To się będzie chyba trzymało Ale po prostu wiecie co, jestem w takim szoku jeszcze Ale gość tam, taka pozycyjka niepozorna Tam niby nic, niby nic się nie dzieje I ciśnięcie gościa i coś tam A jednak mnie pięknie wypunktował Naprawdę jestem zadowolony Z ręką na sercu mówię Ta przegrana była totalnie zasłużona Naprawdę facet tam ogarniał. Fajnie ogarniał temat. Co? Oddajesz mi wierzę? Nie wierzę. Ale biorę. Dobra. Teraz taki ruch H6. Skoczek F3 i BUM na H4. Ratujemy skoczka, to znaczy on nie musi być uratowany, bo jak go stracę to będę miał jakość więcej, to też dobrze. Ale na razie jest cała wieża. Więcej. Jedno jest pewne. Na pewno mu tutaj to nie za bardzo wyszło. Dobrze, teraz H6. H6, niech bije mi tego końca. Odbijemy wieżą. A nie, no po tym ruchu do cegatonu ja tutaj ja odbiję tutaj będę taką figurę. Musi chyba skoczkiem zagrać tu albo tu. No właśnie, bardziej do centrum. Um, aha, tutaj G3. i G3. Może by tutaj go postarczać szachem. O, właśnie, właśnie. Jest taktyczny szach. Chodzi o to, że Hetmanem odbije z szachem, i po G3 wezmę tu na G4. Pojawiła się fajna taktyka. No, i to jest wykorzystanie tego, że król jest w centrum, ale tutaj białe pograły trochę gorzej. Ten debiut, to trzeba przyznać. Ale no, ten odcinek, słuchajcie, pod względem tutaj siły gry przeciwnika, to no, był jeden z lepszych do tej pory. Chyba, chyba jeden z lepszych Znaczy takich sprytnych No taktycznie już tam jak widzieliście Nie ogarnąłem, myślałem, że to ja wygrywam za chwilę A to się okazuje, że przeciwnik łapie super Ostatnią kontrę i ostatnią szansę Można było naprawdę zagrać spokojnie Zrobić lufcik Przeżywam jeszcze tam tą partię Myśląc już tutaj o tych ruchach znaczy, ja nie przeżywam, tylko jestem tak zaskoczony. Wiecie o co chodzi? Mam nadzieję, że jestem dobrze zrozumiany, bo to nie jest gra o złote kalesa, tylko żeby pokazać co i jak. I tutaj przeciwnik się po prostu popisał. No i to trzeba mu mocno być brawo. Bez dwóch zdań. Jest szach. No i oczywiście po tym ruchu mogę wziąć tutaj bezapelacyjnie, ale zastanawiam się jeszcze, czy po tym ruchu nie zagrać tak z opcją mata tutaj. Nie, chyba nie. Lepiej chyba dziabnąć kolejny materiał. To już jest na pewno na spokojnie. Zobaczcie, że ja też nie muszę zbić skoczka od razu. Nie ma takiej potrzeby. Mam wieże i figurę więcej. No tutaj to jest ogromna przewaga. Jeszcze w ogóle krócie nie może poruszyć na dwójkę, żeby wieża atakowała skoczka. Czy uratuje tego skoczka? To jest pytanie. Tutaj poszło. No dobra, yy, po prostu wezmę, wymienię sobie, jak zbije król. Aha. A, mam taki ruch. Mam taki ruch, mam taki ruch, też dostrzegłem, ale to już się w trakcie pojawiały pomysły. Proste, nawet już można tego skoczka było sobie odpuścić, ale no póki go mogę obronić, to dlaczego by nie? No i teraz G5 wezmę tu. A, no właśnie G5, słuchajcie, kolejna figura przecież zamknięta. No, jak się układa, to się układa, a jak się nie układa. No to wiadomo, że się nie układa. Filozofii tutaj żadnej nie ma. Okej. Okay. No to chyba go mamy. Walka trwa. No dobra, to bijemy i G5. I koniec. Bicie bicie bicie. Krucha 7 g 8 szachy, maty ok to ma tak na skoczka, jest nieważny. Kontrolnego szacha damy, bo jak krópu pójdzie tu, to znowu damy szacha, krópu pójdzie tu, że będzie już na trójce. A potem tym ruchu, właśnie już będę mógł sobie zejść z skoczkiem spokojnie, więc najpierw wtrącenie. Takie dokładniejsze zagranie raczej. Bo jak tutaj, to tutaj. I pionek nie będzie musiał być atakowany. Bo bym zagrał tu, on rozutuje, atakuje. Nie ma to znaczenia oczywiście przy tak dużej przewadze, ale to już e, takie dobre nawyki, że wtrącamy posunięcie. Takie nawyki to to jest dobry nawyk. Przede wszystkim dobry nawyk. No i skoczek. Ewentualnie bierzakie 8 bierze g8 bierze g8, żeby tam już próbować przeciwnika matować najpierw tak bierze c3 a, no to d3 można to już go tutaj będziemy spędzić. bierze g2 a, nie ma mata tutaj tu Dobra, jeszcze raz tak, jak tutaj, to, to ma oczywiście. O, no to się udało. Dobra. Dzięki za dzisiaj. Niezły odcinek, mi się wydaje, To znaczy niezła partia przeciwnika. No i pozdrawiam, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Widzimy się niebawem. Cześć.